Witam serdecznie dzisiaj po południu. Zły stan polskiej gospodarki, tak czy nie? Zobacz to. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Zły stan polskiej gospodarki, tak czy nie? Zobacz to. Po dzisiejszym dniu mamy już komplet danych o sierpniowej koniunkturze w polskiej gospodarce, komplet twardych danych makroekonomicznych, więc możemy śmiało określić, co się dzieje z polską gospodarką w połowie trzeciego kwartału tego roku. I o tym będzie dokładnie ten film. Poświęcimy go odpowiedzi na pytanie, czy zły stan polskiej gospodarki jest faktem, jakie są słabe, jakie są silne strony polskiej gospodarki. Myślę, że warto wiedzieć więcej. Twarde dane makroekonomiczne i miękkie dane makroekonomiczne. Z tym każdy ekonomista musi się w swoim warsztacie zmierzyć. Twarde dane to jest to, co faktycznie się dzieje w gospodarce, a miękkie dane makroekonomiczne to są przede wszystkim ankiety, to są odczucia, to są wszystkie te informacje, które są zawarte na podstawie subiektywnych obserwacji, zwłaszcza menadżerów logistyki i różnych innych najważniejszych osób w przedsiębiorstwie, które czasami są przez rynek, który rynek czasem musi dyskontować. Zaczynamy od twardych danych makroekonomicznych, czyli od tego, co się faktycznie dzieje w polskiej gospodarce. I dzisiaj poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej. Były one lepsze niż zakładały prognozy i prawie takie, tak dobre, jak skrajnie optymistyczne prognozy. Widać to na tym wykresie, który jest w tle. Ale sprzedaż detaliczna jest też podawana w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji. I w tym wypadku także, chociaż mamy do czynienia z ujemną dynamiką rok do roku, to jednak dane były prawie tak dobre jak skrajnie optymistyczne prognozy, więc pierwsza informacja jest raczej optymistyczna niż pesymistyczna. I na wykresie bardzo ładnie to widać, że sprzedaż detaliczna tak jakby próbowała utworzyć swoje dno w ostatnim czasie. Wczoraj poznaliśmy drugie ważne, twarde dane makroekonomiczne, czyli produkcję przemysłową. I w tym wypadku także widzimy, że od kilku miesięcy produkcja przemysłowa próbuje złapać dno i jeżeli wkrótce ujemna dynamika zmieni się w dodatnią, więc będzie można powiedzieć, że ożywienie gospodarcze w naszym kraju się rozpoczęło. Dzisiaj mieliśmy także kolejne, trzecie dane, twarde dane makroekonomiczne, dane o produkcji budowlano-montażowej. I okazało się, że dane były wprost rewelacyjne. Zdecydowanie pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy, więc oczywiście mając na uwadze komplet twardych danych makro, można śmiało stwierdzić, że gospodarka polska próbuje chwycić dno i jest bardzo prawdopodobne, że faktycznie tak się dzieje i że dno polskiej gospodarki, dno spowolnienia gospodarczego, które jest wywołane podwyżkami stóp procentowych, miało miejsce pod koniec drugiego kwartału tego roku. Myślę, że ta koncepcja, ten punkt widzenia jest jak najbardziej prawdopodobny. Jako że inflacja w Polsce jest teraz największym problemem gospodarczym, wraz z jej spadkiem, z odsuwaniem się do historii bardzo wysokich odczytów inflacji, polepsza się także wskaźnik koniunktury konsumenckiej i kanałem sprzedaży detalicznej popytu konsumpcyjnego możemy uzyskać to ożywienie gospodarcze w formie wyższej niż wcześniej zakładano. A to, że wskaźniki koniunktury konsumenckiej są na poziomach, które są zbliżone do tych ekstremalnych ze szczytu cyklu koniunkturalnego z 2021 i z przełomu tego roku na 2022 rok. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że nasi wszyscy konsumenci, czyli my wszyscy, którzy kupujemy coś w sklepach, widzimy tą bieżącą sytuację na zdecydowanie lepszych poziomach niż to miało miejsce jeszcze rok temu. No i takimi danymi makroekonomicznymi miękkimi są odczyty wskaźników PMI i one nam pokazują, że od kilku miesięcy trwa kolejna faza tendencji pogorszania się sytuacji gospodarczej, tak jakby kanałem przemysłowym docierało do nas spowolnienie gospodarcze z zagranicy i faktycznie tak jest. Warto zwrócić uwagę, że wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego
dla wielu krajów europejskich są na poziomach niższych nawet niż te odczyty, które miały miejsce pod koniec 2022 roku, a w Polsce są to poziomy wyżej ustanowione niż to miało miejsce pod koniec poprzedniego roku, ale jednak odchylenie od poziomu równowagi 50 punktów, a ten poziom 50 punktów oddziela sferę recesji od sfery ożywienia gospodarczego, jest jednak dość spore, więc kłopoty polskiego sektora przemysłowego cały czas mają miejsce. Warto cały czas pamiętać o tym, że kanał handlu międzynarodowego, czyli to, co się dzieje u naszych partnerów handlowych za granicą, także ma bardzo duże znaczenie i wpływa na pogorszenie koniunktury w naszym kraju. W ostatnim czasie obserwujemy także bardzo ważne zjawisko, które polepsza i będzie zwiększało presję na to, żeby ta konsumpcja w naszym kraju stawała się coraz bardziej dodatnia. Czyli obserwujemy coraz większą różnicę dodatnią między tempem wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju, a tempem wzrostu inflacji. Ekonomiści używają takiego sformułowania jak realne tempo wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. I widzimy, że po roku jest ono już wyraźnie dodatnie, z dużą szansą na to, że ta dodatnia wartość się utrzyma w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach, a to naprawdę będzie pożywienie ku temu, żeby poprzez kanał konsumpcji to ożywienie gospodarcze do naszego kraju wróciło. No i teraz temat inflacji. Widzimy, że w ujęciu producenckim mamy deflację z ogromną szansą na to, że już następne odczyty pokażą historyczne wartości deflacji na inflacji producenckiej dla naszego kraju. Natomiast ujęcie inflacji konsumenckiej cały czas nam pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z zanikaniem tempa wzrostu cen, ale inflacja jest w okolicach 10%, z dużą szansą na to, że z każdym kolejnym miesiącem będziemy świadkami już zmniejszania się tej wartości. We wrześniu już prawdopodobnie inflacja będzie jednocyfrowa, w ujęciu tym konsumenckim ten spadek inflacji jest na razie najmniej widoczny. Spadek inflacji w ujęciu producenckim wprost imponuje, ale pamiętamy o efekcie bazy, jak bardzo duże odchylenie było inflacji producenckiej rok temu i teraz w naturalny sposób mamy to wahadło przesunięte w drugą stronę. Polska gospodarka to także to, co się dzieje w wymianie handlowej i wymianie finansowej między Polską a swoimi partnerami handlowymi. No i okazuje się, że mamy kolejny miesiąc z nadwyżką na rachunku bieżącym, czyli do Polski netto wpływa więcej pieniędzy niż wypływa i to jest bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście siły albo słabości krajowej waluty, na co naprawdę warto być, należy być bardzo uczulonym, ponieważ ten czynnik w długim terminie sprzyja naprawdę umocnieniu krajowej waluty. No i najważniejszym czynnikiem, który pokazuje siłę polskiej gospodarki, czy faktycznie odpowiedź na pytanie, czy zły stan polskiej gospodarki ma miejsce, to jest sytuacja na rynku pracy. Ponieważ dopiero kiedy sytuacja na rynku pracy zaczęłaby się pogarszać, to moglibyśmy mówić o jakimś kryzysie, o recesji, o spowolnieniu gospodarczym, o charakterze większym niż tylko akademickie rozważania na podstawie danych makroekonomicznych, efektów bazy i wszystkich tych innych czynników. Dlatego też największą siłą polskiej gospodarki jest teraz zapotrzebowanie na siłę pracowników, na siłę roboczą. No i to, że mamy rekordowo niski stan bezrobocia. Od samego początku transformacji w latach 90. nie było tak niskiego poziomu bezrobocia. Pokazuje, że teza o tym, że mamy do czynienia ze złym stanem polskiej gospodarki, jest tezą fałszywą, ponieważ dopiero fakt tego, że siła polskiej gospodarki tkwi w sile polskich pracowników, co przekłada się właśnie na ten bardzo wysoki wzrost tempa wynagrodzeń w naszym kraju, oznacza, że stan polskiej gospodarki jest dobry, że tutaj pracownicy czują się mają coraz większe możliwości, zarabiają coraz więcej relatywnie, nawet względem inflacji. Dlatego też odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia ze złym stanem polskiej gospodarki, moim zdaniem jest negatywny i wykres, który pokazuje stan polskiego bezrobocia, jest tego najlepszym dowodem, a każdy, kto chodzi po ulicach, widzi, jak dużo jest ofert pracy, jak bardzo pracodawcy chcą zatrudniać i poszukują pracowników.
co także w sposób taki na własne oczy można zrewidować, czy ta teza jest właściwa. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Ten materiał poświęcony temu, jak myślą profesjonalni traderzy, zawodowi inwestorzy w sytuacji, kiedy mamy ogromną zmienność, tak jak to ma miejsce teraz na praktycznie już wszystkich rynkach finansowych, naprawdę warto poznać. Przypominam, ten materiał o tym, jak myślą profesjonalni traderzy, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz część poświęcona tego, co się dzieje na polskich aktywach. Z powodu tego, że wczoraj mieliśmy Fed, mamy globalne przesunięcie oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych i to samo przesunięcie widzimy na polskich obligacjach, gdzie rentowności rosną i oddalamy się od tych poziomów konsolidacji z ostatniego miesiąca. Zobaczymy, gdzie zawędrują amerykańskie obligacje, od tego będzie też zależało, gdzie dojdą polskie papiery. Amerykański dolar się umacnia, no i zdecydowana większość walut rynków emerging markets dzisiaj traci na wartości i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje, że jak zobaczymy, jak traci na wartości złoty w porównaniu do tego, co się dzieje na innych rynkach, na innych walutach emerging markets, pokazuje nam, że wcale tendencja na złoty nie jest czymś zaskakującym. Natomiast widzimy także relatywną siłę warszawskiego parkietu i myślę, że inwestorzy liczą na to, że obronią się wsparcia w rejonie 1900 punktów, gdzie mamy, przypominam, średnią dwusesyjną, bardzo ważną, długoterminową średnią, której znaczenie jest ogromne dla tych inwestorów, którzy mają co najmniej średnioterminową perspektywę inwestycyjną. No i od tego, co się dalej wydarzy na giełdach papierów wartościowych na świecie, będzie także uzależnione to, czy utrzymają się te wsparcia na rynku polskich akcji. No i teraz przechodzimy do sytuacji międzynarodowej. Z powodu tego, że już dzisiaj inwestorzy powinni ostatecznie zdyskontować wczorajsze decyzje Fedu i wszystkie informacje, które poznaliśmy dotyczące perspektyw przyszłych stóp procentowych. Jak widzimy, dzisiaj po paru godzinach od poranka w Europie nie ma większych zmian co do perspektyw dotyczących kolejnych ruchów w polityce monetarnej. Cały czas jest tylko 58% prawdopodobieństwa, że będzie następna ćwiartkowa podwyżka stóp procentowych, więc w rynku jest raczej to, że jesteśmy świadkami początku płaskowyża i że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nie będą dalej podnoszone. Natomiast to, że oddala się perspektywa i wizja obniżek stóp procentowych, podnosi teraz poziom rynkowych stóp procentowych, czyli rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich. No i zobaczmy, że początek sesji amerykańskiej przynosi nam dalsze wzrosty rentowności, spadki cen amerykańskich obligacji i zbliżamy się już do tego ważnego psychologicznego poziomu 4,5% na obligacjach 10-letnich. I jeszcze raz przypomnę te wyniki tej ankiety sprzed 2 tygodni. Co się ma stać z indeksem Standard & Poor's, jeżeli obligacje 10-letnie trafią w 4,5% na rentowności? 56% spodziewa się spadku w okolicach 10%, 20% inwestorów spodziewa się spadku mocniejszego niż 10% i tylko 1/4 spodziewa się, że nic tutaj nowego, nic takiego negatywnego nie będzie miało miejsca. Jako że wczorajsza reakcja indeksów giełdowych zaczęła powielać te tezy, które były zawarte w odpowiedzi na tamto pytanie, więc dzisiaj prawdopodobnie będziemy obserwować, czy ta teza będzie się jeszcze bardziej materializować. Każde dalsze spadki bez jakiegoś większego odbicia, a najgorzej już by było zamknięcie dzisiejszego dnia na minimach o luce spadkowej, która już się szykuje na indeksie Standard & Poor's, byłaby odebrana naprawdę niezwykle negatywnie jako zachęta do tego, żeby spuścić indeks Standard & Poor's bardzo nisko. Przypominam, 10% odchylenie od poziomu 4400 punktów sygnalizowałoby ruch nawet w okolice 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's, więc jest potencjał do tego, żeby wywołać jakąś korektę spadkową. Z danych makroekonomicznych dzisiaj najbardziej zaskoczyły dane jobless, które pokazały się najlepsze od przełomu stycznia i lutego, czyli naprawdę rynek pracy jest silny i uzasadnia to, żeby obniżek stóp procentowych nie było w amerykańskiej gospodarce. I jeżeli rozpatrujemy indeksy giełdowe na całym świecie, to patrzmy także, czy wsparcia na DAX się obronią, ponieważ jeżeli padną, jeżeli te minima zostaną pokonane, otworzy się perspektywa mocnych spadków nawet o
szybko, blisko nawet 1000 punktów, ponieważ wybicie dołem półrocznej konsolidacji, zwiększenie zmienności zachęcałoby właśnie do takiej aktywności. Kolejny rynek, na który warto patrzeć po rentownościach amerykańskich obligacji po indeksie Standard & Poor's, to oczywiście amerykański dolar. Jeżeli amerykański dolar będzie się dalej umacniać, euro-dolar będzie spadać. Jeżeli dojdzie do zamknięcia poniżej poziomu 1,06, to te perspektywy prospadkowe będą naprawdę dość silnie zarysowane, będą zachęcały do aprecjacji amerykańskiej waluty w reakcji na to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Natomiast jedynym czynnikiem, który moim zdaniem może powstrzymać wzrost rentowności amerykańskich obligacji, to jest tendencja na ropie naftowej. Już w ostatnich 2 dniach ropa naftowa zaczęła sygnalizować, że ma ochotę na jakąś większą korektę spadkową i im mocniejszy byłby impuls spadkowy na ropie naftowej, tym bardziej oddaliłyby się perspektywy podwyższonej inflacji w końcówce tego roku w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, a tym samym oddaliłaby się perspektywa bardziej jastrzębiego podejścia banków centralnych, tym bardziej indeksy giełdowe i rynek ryzyka mógłby zareagować. Dlatego też moim zdaniem jednym z najważniejszych kluczy do zanegowania tego wczorajszego jastrzębiego podejścia Fedu byłaby korekta na rynku ropy naftowej. I jeżeli taka wystąpi, to moim zdaniem rynek przypomni sobie o tym znaczeniu ropy naftowej do perspektyw inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i konsekwencji dla polityki monetarnej dla całego świata, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Amerykański dolar i rentowności to także te tendencje sprzyjają temu, żeby cena złota spadała. No jest duża szansa na to, że będziemy znowu testować ostatnie minima. No i także widzimy, że są przebijane nie tylko pierwsze, ale już nawet drugie wsparcia na cenie miedzi i w takiej sytuacji zachowanie miedzi wspiera to, co się dzieje na rynkach ryzyka, czyli na wyprzedaż indeksów giełdowych. I do tego zaczynają dołączać sygnały z Bitcoina. W tej sytuacji myślę, że rośnie prawdopodobieństwo wywołania tendencji spadkowej, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji cały czas będą rosnąć, będą się utrzymywać na tych poziomach i będą zbliżały się do tego psychologicznego poziomu 4,5%. I na koniec decyzje banków centralnych, ponieważ dzisiaj także mieliśmy do czynienia z kilkoma. Bank Anglii postanowił, że stopy procentowe jednak zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, chociaż większość spodziewała się podwyżki. Uzasadnienie ma być spadek inflacji mocniejszy niż zakładały prognozy. No i widzimy, że w Szwajcarii stopy procentowe nie wzrosły, natomiast poszły w górę w Norwegii. No i banki centralne także pokazują nam, że są w stanie zaskoczyć inwestorów na rynkach światowych. W tym miejscu, drodzy Państwo, naprawdę zachęcam, w sytuacji, w której teraz jesteśmy, bardzo dużej zmienności, do tego, żeby poczytać, zaznajomić się, co robią w takiej sytuacji profesjonalni traderzy. Ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Materiał Umysł Łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę warto się z nim zaznajomić, żeby wiedzieć, jak ograniczać ryzyko i zwiększać szanse osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych. Przypominam, te wszystkie materiały i oczywiście ten jest podlinkowany, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!